Dzień dobry. Dzisiaj specjalny odcinek programu tenisowego, a moim i przede wszystkim waszym gościem jest pani Katarzyna Kawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Porozmawiamy o występach ostatnich, o tym generalnie, jak wygląda ten sezon, o przyszłości i parę zdań też o polskim tenisie, tak troszkę ogólniej. Na wstępie gratulacje z powodu ostatnich występów, bardzo, bardzo udanych, trzeba przyznać. I chciałem zapytać, no jakie plany na najbliższe dni i tygodnie, jeśli chodzi o pani karierę i turnieje? Bardzo dziękuję. Aktualnie wypoczywam, bo ostatnie 3 tygodnie były niesamowicie intensywne. Przez to, że gram zarówno w single, jak i double, to przez 3 tygodnie zagrałam 19 meczów i dosyć mocno to odczułam. Uważam, że zdecydowanie należy mi się ten wypoczynek. Natomiast jeśli chodzi o plany na przyszłość, to zostanę w Europie, będę grała turnieje halowe. Najbliższy turniej to jest WTA 250 w Cluj-Napoca w Rumunii. Jeśli chodzi o dalsze plany, nie są one jeszcze tak przejrzyste, natomiast na tą chwilę nie planuję żadnych dalszych wyjazdów do końca roku, ale mam zamiar grać w tym sezonie dosyć długo z przerwami. Jasne. Dobrze, to na razie porozmawiajmy o tym teraz, co było, bo ostatnie tygodnie, no to rzeczywiście bardzo intensywne, ale też udane. Dla osób, które nas oglądają, to też przypomnę, półfinały między innymi w Parmie 125 WTA, ćwierćfinał 125 w Ljubljanie, w Bari ćwierćfinał w singlu i wygrana w deblu, tak jak pani mówiła, dużo występów również w deblu, bo chociażby wygrana w Kozerkach, gdzie miałem okazję być i oglądać to zwycięstwo. Z czego pani się cieszy najbardziej? Z takiej regularnej formy, czy z któregoś z tych zwycięstw, czy sukcesów jakoś tak najbardziej pani się uśmiecha, jak wspomina, czy jak pani patrzy na te ostatnie występy? Przede wszystkim nie, myślę, że cieszę się z tego, że gdzieś tam osiągnęłam wyższy poziom swojego tenisa i byłam w stanie regularnie wygrywać z zawodniczkami z drugiej setki i nawet pokonałam zawodniczkę z pierwszej setki, gdzie od pewnego czasu była to dla mnie taka bariera i zaczynałam już wątpić, czy kiedykolwiek osiągnę znowu ten poziom. Więc wygranie tych kilku meczów i to kilku meczów pod rząd i to często meczów naprawdę nie aż tak zaciętych na moją korzyść, było dla mnie takie bardzo, bardzo budujące. Jasne. A proszę powiedzieć to w takim razie, co się takiego zmieniło, tak? W grze, nie wiem, w treningu, w przygotowaniach, że ostatni czas to są tak dobre wyniki. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że coś się zmieniło. Na pewno postanowiłam troszkę więcej odpoczywać, trochę mniej jeździć i gdzieś tam próbować gonić te punkty, bo w momencie, kiedy wypadłam ze strefy szlemowej, tak postanowiłam sobie, że ja tam wrócę. I gdzieś tam tydzień po tygodniu naprawdę szukałam tych punktów, jeździłam na mniejsze turnieje. To jest niesamowicie męczące, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, bo nie jest się traktowanym no, za dobrze, jeżeli chodzi o punkt w ogóle sportowy na takich turniejach. Trzeba sobie wszystko wyszarpać i wywalczyć. I cały czas zagrałam wprawdzie Roland Garros, ale to był jedyny wielki szlem, który zagrałam w tym roku i cały czas mi brakowało trochę, 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 więc wydawało mi się, że ja jeszcze trochę docisnę, jeszcze trochę docisnę. I nie docisnęłam i gdzieś tam chyba to całe napięcie ze mnie opadło, zrobiłam sobie troszeczkę przerwy, wyluzowałam i tak po prostu zupełnie niespodziewanie, nagle bez oczekiwań zaczęłam lepiej grać. Dobrze, to o rankingu zaraz powiemy i o jakichś tam perspektywach, ale nie mogę nie zapytać, co jest takiego trudnego, tak jak pani wspomniała, przy takich występach w mniejszych turniejach, to co pani wspomniała przed chwilą, co jest najtrudniejszego w takiej rywalizacji? Bardzo trudne jest to, że jakby wszystko jest, trzeba sobie tam samemu załatwić, trzeba dojechać, trzeba zapłacić za hotel, trzeba trenować często z używanymi piłkami, co jest w ogóle abstrakcją, bo mecz gramy nowymi piłkami, zmienianymi regularnie. Wielokrotnie na przykład gram mecze o 9 rano, gdzieś w górach, w bardzo ciężkich warunkach. No, to po prostu zupełnie inne granie niż na poziomie WTA, gdzie nie jest idealnie, tak? Ale jednak zawodnik jest ważny. Natomiast na poziomie ATP-u zawodnik nie jest ważny. On służy po temu, żeby turniej się odbył. I to jest
po prostu niesamowicie odczuwalne. Wiadomo, że to nie mogę powiedzieć o każdym turnieju, że tak jest, ale wiele turniejów tak jest. Jest mało kibiców, niewiele osób się tym interesuje. I równocześnie jest też bardzo dużo teraz młodych zawodniczek, i nie tylko młodych, które po prostu są tam i mają takie same cele jak ja, tak, żeby przebić się wyżej, bo im to też się nie podoba. I o ile jakby kilka lat temu się przebijałam właśnie do tej pierwszej 200, to wydaje mi się, że od tego czasu poziom poszedł do góry, że po prostu kilka lat temu można było znaleźć turnieje, gdzie tak, można było powiedzieć, okej, okay, no to dojdę do półfinału, finału jak. Myślę, że jest taka duża szansa. Natomiast w tym momencie zawsze w takich turniejach jest kilka zawodniczek, które grają bardzo dobrze i nie można już tak sobie powiedzieć, a punkty są naprawdę małe, więc trzeba mieć bardzo dużo zdrowia i takich sił, żeby właśnie te mecze wygrywać. Jasne. Czyli generalnie poziom rywalizacji poszedł do góry, nawet na tym no, niższym szczeblu niż WTA no czy przede ITF. Wszystkim wydaje mi się, że na niższym szczeblu poziom poszedł do góry, bo możemy tego aż tak nie zauważyć w czołówce. Natomiast jak ja zaczynałam swoją karierę, no to jako przeciętna juniorka byłam w stanie wygrywać regularnie z zawodniczkami 400-500. W tym momencie zawodniczki 400-500 bywają bardzo groźne, więc jakby ten poziom średni i trochę niższy poszedł bardzo mocno do góry i dużo ciężej jest się przebić, moim zdaniem. Okej. Pytanie o pani ranking. Teraz jak sprawdziłem, pani jest 211 w rankingu singlowym WTA chyba w tym tygodniu. Jaki jest cel na koniec sezonu i czy tu jest jakaś, czy to jest tak, że walka o prawo grywa się w eliminacjach Australian Open, czy pani na to nie patrzy? Czy jest w ogóle jakiś cel, czy po prostu raczej z tygodnia na tydzień z turnieju na turniej? No właśnie jest to sprawa, którą postanowiłam zmienić w swoim podejściu. Nie będę już gonić, ani walczyć, ani zajmować się rankingiem i punktami. Zagram turnieje, które planuję zagrać i na które będę chciała jechać. Będę się czuła w formie, będę się czuła zdrowa, będę miała na nie siłę, a nie będę czuła tego, że ja muszę lub powinnam na nie jechać. I nie będę w żaden sposób patrzyła się na ranking. Jeżeli mój ranking na to pozwoli, to polecę do Australii. Jeżeli nie, no to nie będę robić z tego tragedii, natomiast nie będę traktować tego jako nadrzędny cel. Pytanie o dwa mecze z Anną Szmidlową, z którą miała pani ostatnio grać. Jedna wygrana, bardzo, bardzo cenna, bo to jest naprawdę znana tenisistka, jeśli chodzi o występy w tym roku, bo przecież chociażby czwarta runda w Paryżu, dla tych, którzy może nie wiedzą, na Roland Garros była w czwartej rundzie i generalnie to jest tenisistka no, z szerokiej czołówki, z setki. No właśnie, wygrana jedna w Lublianie, potem porażka w Parmie. Czym te mecze się różniły? Bo no ta w Parmie to też po zaciętym meczu, prawda? To nie była porażka jakaś bardzo wyraźna. I jak te spotkania wyglądały? Czym się różniły? W Lublianie byłam, zdecydowanie czułam się lepiej fizycznie na tym meczu i też wydaje mi się, że udało mi się ją zaskoczyć swoim stylem gry. Nie spodziewała się tego, jak ja będę z nią grała i w żaden sposób nie potrafiła w trakcie meczu znaleźć lekarstwa na to moje granie. Natomiast jeżeli chodzi o drugi mecz, on się bardzo różnił pod względem warunków, bo było wietrznie, były cięższe korty, było wolniej, co dla niej jest raczej przewagą, bo to jest bardzo regularna taka zawodniczka. Natomiast ja już nie byłam absolutnie sobą w tym ostatnim też meczu. Ja już walczyłam, ja bardzo chciałam, bo ja czułam, że jestem na fali, ale ja już nie miałam po prostu sił, nie miałam czym i robiłam wiele błędów, których normalnie bym nie zrobiła i których nie zrobiłam tydzień wcześniej. I to było trudne, ale no nie jestem w stanie z tym wygrać, jeżeli po prostu czegoś nie ma, to czegoś nie ma. Jasne, czyli trochę paliwa zabrakło w baku, po prostu. No chociażby ta intensywność ostatnich występów. To skoro rozmawiamy o intensywności, to pytanie takie troszkę na teraz, ale też na przyszłość. Czy pani zamierza cały czas jakby łączyć karierę singlową z deblową? Bo to różnie bywa. Jedne tenisistki w pewnym momencie się decydują, potem się skupiają na singlu, potem z kolei na deblu. Jakie plany? Czy tu w ogóle są jakieś plany, czy raczej też bardziej na zasadzie trochę z turnieju na turniej. Jak pani na to patrzy? Dla mnie, ja cały czas mówię, że dla mnie priorytetem jest gra singlowa, bo przynosi mi po prostu więcej satysfakcji.
Ja lubię grać deble, jakoś wygrywanie w deble jest dla mnie łatwiejsze. Nie wiem dlaczego tak jest, ale tak po prostu jest. Może mam do tego jakiś bardziej naturalny talent, nie wiem, nie mam pojęcia. I nie widzę powodu, żeby zrezygnować całkowicie z gry deblowej, dopóki gdzieś tam jestem cały czas w okolicach tej pierwszej setki, wygrywam naprawdę dobre turnieje, dobre mecze. Ale też nie czuję kompletnie tego, żeby pójść gdzieś mocno w tego debla i zaangażować się bardziej, przynajmniej na tą chwilę. Nie wykluczam takiej opcji w przyszłości, ale to nie jest dla mnie ten moment aktualnie. Jasne. Także zobaczę, co życie przyniesie. Staram się grać debla, żeby utrzymywać sobie ten ranking. No bo jeżeli ja sobie na przykład za rok, dwa stwierdzę, o, ja bym chciała grać tylko debla, no to zaczynanie od zera. Tak. Nie jest fajne, tak? No tak, no. Dlatego wybieram sobie turnieje, nie gram debla w mniejszych turniejach, wybieram sobie turnieje, które mi odpowiadają do grania debla i gram tam debla, tam gdzie się to po prostu opłaca i gdzie mam dobrą partnerkę lub sensowną partnerkę i w ten sposób sobie to wybieram, ale kalendarz jest planowany pod singla. Jasne. No tak z deblem było chociażby, rozumiem, w Bari właśnie i w Kozarkach, żeby Jasne. zagrać tu i tu. A tak, okej, to jeśli mówimy o WTA 125, czyli taki najniższy poziom, ale już WTA. Ten turniej w Kozarkach na tle innych turniejów 125, czymś się różnił, czymś się wyróżniał? Jak pani, bo to w tym roku była pierwsza edycja turnieju już w Kozarkach, no, korty te same jak w ostatnich latach, ale no ranga już WTA, czy czymś to się różniło, jeśli chodzi o inne turnieje? Myślę, że był bardzo fajnie zorganizowany. Jak na pierwszy rok zdecydowanie nie, absolutnie nie było się do czego przyczepić. Widać, że jakby organizowały to osoby z doświadczeniem. I niczego z mojego punktu widzenia w Kozarkach nie zabrakło. Kozarki były dla mnie takim specyficznym turniejem, bo się śmieję, że żadnego meczu nie zakończyłam na raz. Zagrałam cztery mecze singlowe i każdy kończyłam po przerwie, Tak. więc też były naprawdę męczące. To pchali to na zewnątrz, to pchali to na zewnątrz. Ale fajnie też, że jest ta hala, tak? I że mamy taką możliwość, że bo to nie jest jakby oczywiste, że jest hala z tą samą nawierzchnią i to był ogromny plus właśnie dla turnieju w Kozerkach, że pomimo tego, że nie mieliśmy pogody, a tego się nie da zaplanować, to byliśmy w stanie, turniej był w stanie jakby bez żadnych opóźnień kontynuować mecze. Ale właśnie inne turnieje 125 mają też takie hale, czy to jest raczej w Nie, Polsce? nie. No właśnie, to jest na Praktycznie pewno nie. też duży plus dla Ogromny. naszych Tak, organizatorów, że zdecydowanie. oczywiście no lepiej grać mimo wszystko na zewnątrz, bo to już jest też taki okres roku, że pewnie organizatorzy wolą przed US Open, żeby generalnie te turnieje na hardzie były na zewnątrz, ale jak coś, to można go dokończyć w hali. Jedno pytanie o sprawy związane z, no, z szeroko pojętą polityką, ponieważ w Kozerkach nie wystąpiły Rosjanki i Białorusinki. I tak chciałem zapytać, bo już minęło no, ponad 1,5 roku, jeśli chodzi o rozpoczęcie wojny. I z pani doświadczenia tych turniejów, właśnie WTA, ale też niższych chociażby ITF-ów, czy widziała pani gdzieś jakieś sytuacje związane, nie wiem, z prowokacjami, z jakimiś takimi wypowiedziami Rosjanek, Białorusinek, czy gdzieś pani się słyszała albo spotkała, czy raczej to jest tak, że raczej one milczą na ten temat? No bo wiadomo, z jakiej strony wypowiadają się na temat tego tenisistki z Ukrainy, tak? Które generalnie chciałoby wykluczenia zawodniczek z Rosji, ale pytanie właśnie, jak to wygląda w praktyce, czy się pani z czymś spotkała? Tak, wydaje mi się, że gdzieś tam na turze wśród tych rosyjskich zawodniczek jest troszeczkę taka zmowa milczenia i one się tak odsunęły, więc tam, gdzie zawsze było ich pełno, to jest tak troszkę ciszej. Spotkałam się tylko z jedną sytuacją i to właśnie takich prorosyjskich różnych tekstów czy też opowieści ze strony ukraińskiej tenisistki. Tak, która ma rosyjskiego trenera i która jest bardzo prorosyjska i gdzieś coś strasznego. Nawet nie chciałabym tego powtarzać. Natomiast jeśli chodzi o rosyjskie tenisistki, to sama mam dosyć takie mieszane uczucia, bo wiem, tak jakby nigdy dopóki nie zadam pytania wprost, się nie dowiem do końca, ale też wiem, że jest wiele tenisistek, szczególnie z Białorusi, które są absolutnie przeciwko i które zostały w
wkopane do tego jednego worka rosyjsko-białoruskiego i z tego powodu nie czuję się dobrze, jakby z mojej własnej perspektywy, bo ja wiem, że one absolutnie zrobiły wszystko, co mogły, tak? Nawet się wypowiedziały publicznie, wyjechały z kraju, a my dalej je wpichamy do worka tych złych rosyjskich, białorusiskich tenisistek. To mi się akurat nie podoba. Że to po prostu zostało też tak strasznie zaszufladkowane. Natomiast ja świadomie nie gram debli z rosyjskimi na pewno tenisistkami i nawet miałam sytuację taką przy Chicago, że mogłam się dostać z rosyjską tenisistką i się nie zapisałam, nie zagrałam w turnieju, ale jest to dla mnie ważne z punktu takiego widzenia, że po prostu mam dużo ukraińskich znajomych w Polsce i nie czułabym się dobrze patrząc im w oczy, grając z rosyjską tenisistką. Chyba, żebym wiedziała, że jest przeciwko inwazji, nie wiem, musiałabym zadać takie pytanie wprost i naprawdę uzyskać taką szczerą odpowiedź, bo inaczej, no jest to dla mnie, myślę, że taki trudny temat. Tak, Dla nich pewnie też, tak. szczególnie tych, które są przeciwko. Oczywiście. Tych, które są przeciwko, no pewnie część jest, ale rzeczywiście mało, która mówi o tym głośno, co też trudno się dziwić, bo to są sprawy związane z rodziną i tak dalej. Wiemy o Darii Kasatkinie, no ale wiemy, że ona z kolei mieszka chociażby w Barcelonie. Nie wiem jak z jej rodziną, pewnie ma jakąś część rodziny w Rosji, no ale to już jest jakby jej prywatna sprawa, jak ona tam ma też no, chociażby względy orientacji seksualnej, które też sprawiają, że pewnie nie ma po co generalnie wracać do Rosji, no, ale to jest jakby już osobny temat. A jeśli chodzi o wojnę, bo no, pani w pewien sposób ucierpiała w ten sposób, że była pani w drugiej rundzie Wimbledonu przecież 2022, gdzie nie przyznano punktów, prawda? Za, no, pośrednio za sprawy związane z wojną, czyli za to, że Wimbledon nie dopuścił tych tenisistek i tenisistów, potem w ogóle WTA i ATP na to tak zareagowały. Chciał ukarać tak naprawdę Wimbledon, a ukarały tak naprawdę zawodników, no ale to już jest osobny temat. Miała pani jakiś taki żal do tego, czy długo to się działo w głowie, no bo szkoda trochę nieprzyznania punktów za najlepszy chyba występ wielkoszlemowy do tej pory. Tak, no jakby na samym turnieju i po turnieju się tego absolutnie nie odczuwało i gdzieś tam była to z mojej strony wtedy taka zrozumiała decyzja ze strony organizatorów, że taką podjęli i ja ją w pełni popierałam wtedy i uszanowałam. Natomiast jeśli chodzi o punkty, no to jakby sam turniej wielkoszlemowy dalej był turniejem wielkoszlemowym, miał tą samą atmosferę, te same nagrody i w danym momencie to nie było jakoś odczuwalne z mojej strony. Natomiast zaczęłam to odczuwać pod koniec roku, gdzie tych punktów mi naprawdę zaczęło brakować. Wimbledon plus kilka tygodni odpoczynku po Wimbledonie, przejście na mączkę. No jednak wyleciało ponad miesiąc sezonu, jakby środka sezonu. Zaczynało mi tych punktów brakować i tak to sobie miałam takie myśli w głowie, a co by było, jak ja bym te punkty miała, tak? Jakby byłabym w zupełnie innej sytuacji, nie byłabym o 100 miejsc wyżej i by to było zupełnie inaczej. No ale z drugiej strony, tak jak siedzę teraz, no to tych punktów już bym i tak nie miała, tak? Bo jest po kolejnej edycji Wimbledonu, tak, co prawda zagrałabym w Australii w kolejnym Wimbledonie i nie wiadomo, co by się wydarzyło, grałabym większe turnieje, więc może bym miała szansę. No ale widocznie tak miało być, no nie jest to coś, czym jestem w stanie wygrać w żaden sposób. Swoje zdanie na ten temat powiedziałam i to wszystko, natomiast no moje punkty jakby nie są najważniejsze w tej sytuacji i zdaję sobie sprawę, gdzie to jest na liście priorytetów. No wiem, że pecha miała też chociażby, bo tu trzeba mówić o pechu po prostu, no bo nikt nie wybiera, kiedy gra dobry turniej akurat za tego. I taka jest sytuacja Magdalena Fręch, ona też wtedy dobry wynik osiągnęła, no i niestety trochę żałowała. Chciałem zapytać jeszcze o turniej w Warszawie 250, bo pani w zeszłym roku grała chyba w finale debla z Alicją Rosolską, a w tym roku nie zdecydowała się, tak, żeby jak to wyglądało, że jednak wtedy w tym roku pani no, nie wystąpiła w stolicy. Jakoś niespecjalnie dobrze się czuję na tym turnieju, w związku z tym, że nie mam obowiązku tam grać, postanowiłam zadbać o swój komfort i nie zagrałam w tym turnieju. Okej, rozumiem. No tak, dobrze, to jedno pytanie o Warszawę, bo tam wygrała Iga Świątek i tak chciałem zapytać panią z perspektywy zawodniczki, jednej z czołowych rakiet naszego kraju. Czy to, że Iga, no mamy Igę, czyli oczywiście tenisistkę na wybitnym poziomie, na jakim nie mieliśmy, czy to ma wpływ na tenis w naszym kraju jako całość, na zainteresowanie dyscypliną? Jak pani na to patrzy?
Wydaje mi się, że tak, że jakby bardzo, że Iga jest naprawdę w centrum uwagi ciągle, czego jej naprawdę bardzo nie zazdroszczę, bo to musi być ogromna presja dla tak jeszcze młodej osoby. Ale zrobiła świetną robotę, bo naprawdę ruszyła ten nasz tenis i gdzieś tam, tak jak Huber jest na przykład w czołówce, ale nie słychać tyle o nim, co o Idze, tak, która pójdzie na spacer i pisze o tym od razu 10 gazet. Wydaje mi się, że jest dużo większe zainteresowanie, jeśli chodzi o tenis. Natomiast nie do końca jestem przekonana, że to zainteresowanie idzie w dobrą stronę, bo w momencie, w którym zaczynamy liczyć pieniądze, ile Iga wygrała, i wydaje się nagle rodzicom, że to jest najlepszy pomysł na biznes, jaki mogą sobie wymarzyć dla własnego dziecka, no to tu już bym powiedziała, że nie, że to nie w tym kierunku, bo po prostu Iga jest jedna, Iga jest wyjątkowa i mamy ogromne szczęście, że jest nasza, Tak, że trzeba pochodzi z pamiętać. Polski, ale Iga jest jedna, tak? Oczywiście, no, ile dziewczyn w jej roczniku grało i ile się przebiło po prostu. Dokładnie. I ile w ogóle, no już samo to, ile na pozycji numer jeden przebywała i tak dalej, no bije rekordy światowe. Więc jeżeli chodzi o jej zainteresowanie tenisem, to tak, bo to jest fajny sport, jak najbardziej fajnie, że tak Iga jakby swoim nazwiskiem promuje dyscyplinę w Polsce. Ale jeżeli chodzi o to, żeby posyłać dzieci, robić presję na wyniki, na zarabianie, no to nie, bo to nie ten kierunek moim zdaniem. To na pewno. A też może nie będzie pani wygodnie odpowiedzieć na to pytanie, ale zapytam. Zobaczymy, najwyżej nie będzie pani jakoś chciała bardzo ciągnąć, bo mamy sukcesy w polskim kobiecym tenisie bardzo duże teraz. Oczywiście wcześniej była Agnieszka Radwańska czy Klaudia Jans, Alicja Rosolska nadal gra, pewnie wróci, bo w tym momencie przerwa z powodu macierzyństwa ponownie, ale mamy Igę, mamy Magdę Linet, Magdalenę Fręk, trzy Polki w setce, mamy panią Maję Chwalińską, to mówię choćby o samym singlu. A w męskim tenisie jest troszkę gorzej. Hubert Hurkacz w pierwszej dwusetce jest jako jedyny. No wiemy, Kamil Majszak pewnie by był, gdyby nie zamieszany nie ze sprawą dopingową, ale tak dalej, no to niestety troszeczkę dalej trzeba spojrzeć. Czy to jest jakiś przypadek, czy z czego to wynika, że teraz ten kobiecy tenis w Polsce jest aż tak mocny w stosunku do męskiego z kolei? Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, bo odkąd pamiętam, to właśnie dużo większe inwestycje tam ze strony związku, czy nawet ze strony jakby od strony ilości turniejów, były po stronie męskiego tenisa w Polsce. Gdzieś kobiety musiały się ciągle o to walczyć i o tą swoją pozycję walczyć, tak? Więc nie mam pojęcia, dlaczego tak Może jest. to Czy to jest. hartuje dodatkowo. Może to hartuje, nie wiem dlaczego tak jest, bo też jakby nasze tenisistki jeszcze jakby powiedzieć, że one są gdzieś z jednego rocznika, ale to jest po prostu tak rozbite i tak zupełnie przypadkowe i każda szła swoją własną drogą, że wydaje mi się, że nie można tutaj znaleźć klucza, że dlatego jest dobrze, że kobiety tak, a mężczyźni tak. No, czegoś brakuje ewidentnie w tym męskim tenisie. Nie mam pojęcia, co to może być. Jasne. No na pewno jeszcze nam trochę brakuje do Czech, jeśli chodzi o kobiecy tenis, ale naprawdę nie ma się czego wstydzić. No już nie tylko chodzi o Igę, ale po prostu o kobiecy tenis. Zaraz gramy w finałach Billie Jean King Cup. Pani też miała okazję generalnie występować w reprezentacji wielokrotnie. Jak pani widzi szansę? Tam z Hiszpanią i Kanadą będziemy grali w grupie. No mając nadzieję, że nasz skład będzie tak mocny, jak to możliwe, to jakby oczywiście na papierze mamy bardzo wysokie szanse, tak? Musimy wziąć pod uwagę, że jest to końcówka sezonu, że Iga, która mam nadzieję, że zagra, nie wiem, będzie zmęczona, bo będzie grała, teraz gra w Azji, a potem będzie grała na sam koniec roku turniej Masters, który jest znowu w Meksyku, więc po zupełnie innej strefie czasowej. Jakby każda z dziewczyn ma już swoje w nogach i nie tylko w nogach, po prostu będzie zmęczona, ale to dotyczy nie tylko naszej drużyny, po prostu dotyczy jakby wszystkich dziewczyn. Więc często się zdarza po prostu, że jest wiele niespodziewanych wyników. Natomiast no, jakby wydaje mi się, że w pełnym składzie tak czy siak jesteśmy faworytkami tej grupy.
Ostatnie dwa pytania. Już trochę o Czechach wspomniałem. Czy z perspektywy zawodniczki coś można wskazać, co sprawia, że no, Czesi mają trochę taką fabrykę, jeśli chodzi o te tenisiskie? Bo mamy bardzo dobre oczywiście tenisiskie, no przecież i Iga, i kilka innych, ale no, wiadomo, że do Czechów nam trochę brakuje, to trzeba powiedzieć obiektywnie, bo oni po prostu jeszcze tak trochę taśmowo, mówiąc bardzo brzydko, w ostatnich latach rzeczywiście są w stanie się doczekać. Co chwilę albo finalistki Rolo, i to nie tylko jednej dziewczyny po prostu, finalistki wielkoszlemowej albo mistrzyni. Czy coś jest takiego, co można wskazać jako konkret, dlaczego im to tak dobrze wychodzi? Myślę, że można wskazać parę rzeczy, ale też warto zauważyć, że Czesi pomimo tego całego swojego systemu szkolenia nie mają wybitnych tenisistów. To prawda. I też dlaczego? Jest to pytanie. Natomiast to, co jakby jest na plus w Czechach w stosunku do nas, to jest to, że tam nie trzeba być bardzo bogatym, żeby grać w tenisa do pewnego poziomu, tak? To gdzieś szkolenie klubowe, kluby w każdej, praktycznie nawet najmniejszej miejscowości mają grupy, mają po prostu takie programy szkolenia i odpowiednich ludzi na tych stanowiskach, że od jakby najmłodszych lat można się szkolić w dobrą stronę, w taką stronę właśnie bycia zawodowym tenisistą i z tej całej rywalizacji, z tej ilości zawodników, no jakby łatwiej o takich naprawdę topowych zawodników. I gdzieś tego u nas brakuje, wydaje mi się. Mam nadzieję, że to się zmienia. Nie mam, szczerze mówiąc, aż tak kontaktu z tymi młodszymi rocznikami, jeśli chodzi o tenis. Ale jakby bardzo ciężko wydaje mi się w Polsce jest wychować zawodnika nie mając pieniędzy, bo ja sama płacę za korty w Poznaniu. Jakby płacę za godzinę kortu, tak jak pan, nie wiem, Kowalski przychodzi i chce wynająć kort. No to ja sobie nie wyobrażam, jeżeli rodzice mają uzdolnionych kilka dzieci sportowo, że są w stanie wydać na jeden trening powiedzmy 200 zł za kort, to 200 zł dla trenera. Kto ma takie pieniądze, żeby ten zawodnik trenował, tak? I bez żadnej gwarancji, bo tak jak pani wspomniała, Żadnej to nie jest tak, że gwarancji. każda dziewczynka jest potem igłą świątek, tylko po prostu trzeba wiele lat czasami walczyć w ogóle o to, żeby dojść do wyższych miejsc nawet. A nie zawsze Dokładnie, tego czyli się da. jeżeli nie możemy stworzyć od początku takiego profesjonalnego miejsca, no to potrzebne są kluby, tak? No i tutaj jest pytanie o poziom szkolenia w tych klubach, bo ja tu bym się bardzo dosyć mocno doczepiła do poziomu szkolenia u nas na poziomie właśnie tam i to widzę, że jest ruszane jakby, coraz więcej jest tych szkoleń dla trenerów, wiem, że Polski Związek organizuje, ale z drugiej strony tak łatwo jest zostać instruktorem tenisa, że jak potem możemy wychować zawodników, jeżeli instruktor tenisa czasami uczy się grać na kursie i zostaje instruktorem, ja to widzę i to jest aż przykre, To tak jakby, przepraszam, ktoś, tak, jakby ktoś bo się uczył tak naprawdę jeżdżąc samochodem, a jednocześnie miał być instruktorem prawa jazdy. No trochę. To dokładnie tak wygląda i potem taki rodzic, któremu wydaje się, że inwestuje w tenis, nie ma na ten temat żadnego pojęcia, wysyła swoje dziecko do trenera, który nie ma pojęcia o tenisie, bo on nawet nie jest trenerem z prawdziwego zdarzenia, tak? I to, co właśnie jest w Czechach, to jest to, że po prostu jest bardzo dużo dobrych trenerów i to jest. Nie wiem, czy to jest wypracowane od lat, czy to jest inny proces szkolenia trenerów, ale trenerzy w Czechach są. Nie jest ciężko znaleźć dobrego trenera w Czechach. Natomiast w Polsce myślę, że jest bardzo ciężko. Jakby już będąc na tym poziomie, na którym ja jestem, nie będę mówić nazwiskami, ale 10 bym nie wymieniła. Jasne. Czyli po prostu, no, trzeba, trochę oni są bardzo rozchwytywani i to dla nich może jest super, ale już dla zawodniczek, no i czasowo, i finansowo, i wszystko naraz jest na pewno trudne. I cierpi troszkę na tym właśnie ten tenis juniorski, tenis młodzieżowy, gdzie wiadomo, że ci trenerzy nie są wtedy świetnie opłacani, tak? Bo jakby najlepsi trenerzy są najlepiej opłacani. Oni nie są wtedy świetnie opłacani, w związku z czym oni tam się nie pojawiają, za to zostają zatrudniani nie tacy No tak, świetni no trenerzy, to, no tak, tak? no to troszkę ciężko budować cały system, kiedy ta baza na dole jest
trochę na za niskim nadal poziomie, tak? No jeśli łatwo by zostać chociażby instruktorem i za mało jest tych tak naprawdę trenerów tenisa na dobrym poziomie, no to trudno, żeby to ruszyło tak naprawdę. Troszkę też wydaje mi się, że za mało korzystamy z doświadczenia zawodników, którzy gdzieś tam byli, którzy może nie są trenerami, ale mają to doświadczenie na najwyższym poziomie, bo ilu trenerów w Polsce ma doświadczenie na poziomie szlemowym, tak? Niewielu. Jakby niewielu, a jakby i oni nie są zazwyczaj w Polsce. Więc jak budować, jeżeli nie mamy ludzi, którzy wiedzą, co się tam dzieje, bo reszta może zgadywać, tak? No tak, oczywiście, a to jest w ogóle zupełnie inny chleb, o którym trudno się domyślić, jak go jeść, jak się samemu nie poczuje. No tak, no to rzeczywiście ciekawe, bo generalnie to jest też pewnie dobry moment, żeby rozmawiać na ten temat, w momencie, kiedy jest Iga Świątek, która buduje wielkie zainteresowanie tym tenisem, prawda? Możliwe, że Tak. takiej tenisistki potem nie będziemy mieli przez 40 lat. I oczywiście nam życzę i wcześniej się mówiło, że nie będzie drugiej Radwańskiej, a Iga ją przebiła. No ale już Igę przebić, to ja bym oczywiście chciał, ale no naprawdę nie będzie łatwo, Ciężko, biorąc pod ciężko. uwagę, ile ona jeszcze może wygrać, mając dopiero 22 lata. Więc no rzeczywiście jest tutaj parę rzeczy, które są jeszcze pewnie do poprawienia dla związku, dla klubów i tak dalej. Już tak na koniec lżejszym troszeczkę tematem chciałem zapytać, pani sporo już gra, miała okazję być w różnych miejscach na świecie. Pytanie brzmi, czy ma pani jakieś ulubione miejsce, jeśli chodzi o takie czucie się za granicą, jeśli chodzi o, nie wiem, Włochy, niektórzy kochają, bo po prostu lubią tam jeździć. Czy ma pani w ogóle czas, jeżdżąc na turnieje, żeby coś zobaczyć? Jeśli tak, no to jaka jest strefa geograficzna, jakie miejsca są pani ulubionymi? Ale pytamy się, to jest pytanie odnośnie moje ulubione miejsca do grania czy do przebywania? Może być i to, i to. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o tenis, to powiedziałabym, że Kalifornia jest takim przepięknym miejscem i to jeszcze zazwyczaj są turnieje, kiedy u nas jest szaro, zimno i ciemno większość czasu, więc bardzo lubię jeździć do Stanów, właśnie szczególnie do Kalifornii, gdzie te turnieje są i bardzo fajnie zorganizowane i wszystko jest na naprawdę wysokim poziomie i w ogóle Indian Wells obiekt to jest coś abstrakcyjnego z punktu widzenia naszego polskiego tenisa. To jeśli chodzi o tenis, ogólnie wolę być w Europie. Jakoś chyba po prostu lubię bywać bliżej domu. Bardzo lubię południe Europy. Malta jest takim moim ulubionym miejscem, jeśli chodzi o wypoczynek. Ale tak nie mogę powiedzieć, że miała takie jedno ulubione miejsce. Zdecydowanie lepiej się jednak czuję w krajach cywilizowanych, czyli jakieś, znaczy cywilizowanych z mojego punktu widzenia, czyli egzotyczne wyjazdy typu Indie nie są dla mnie. A miała pani okazję kiedyś grać właśnie w jakichś Indiach czy czymś podobnym? Grałam w Indiach, tak. Grałam też, może to nie jest egzotyczne, ale po prostu traktowanie zawodnika jest egzotyczne w Sharm el Sheikh. A co to znaczy? Cóż na koniec, co to znaczy traktowanie egzotyczne w Sharm el Sheikh? Jakby pani mogła powiedzieć? No bo to jest ciekawe na pewno również dla osób, które... To są turnieje zorganizowane, nie wiem dlaczego jest coś takiego w ogóle pozwolone, jest pozwolenie na coś takiego, które są zorganizowane właściwie dla właściciela hotelu. Bo jeżeli zawodnik chce grać w turnieju i chce tam, a tam są turnieje co tydzień, powiedzmy, chce trenować, musi mieszkać w hotelu, na którym odbywa się turniej. On nie jest oczywiście tani. Wszystko jest w tym hotelu, są to, powiedzmy, jest tam 4 czy 6 kortów. Natomiast jeżeli nie mieszka tam, to może przyjść dopiero na korty w dniu meczu po godzinie którejś tam. Czyli nawet nie może zapisać sobie rozgrzewki. I to wygląda dosłownie tak, że jakby ktoś chciał wejść tak cicho, musi zapłacić 50 euro chyba, czy jakaś taka jest kwota też z kosmosu. I dosłownie są ludzie tam, ochroniarze, którzy biegają za tymi zawodnikami i sprawdzają, czy są z hotelu. No to rzeczywiście, to wydaje się jak taki turniej przy okazji hotelu tak naprawdę, aniżeli turniej dla turnieju. No turniej na pewno nie jest dla turnieju i turniej nie jest dla tenisa. Turniej jest biznesem dla właściciela hotelu. A ITF przemyka na to oko. To ciekawe. No to rzeczywiście nie jest to chyba miejsce do polecenia generalnie, jeśli chodzi o jakieś częste występy. Może pewnie raz warto, czy dwa, ale pewnie nie jest to jakieś... Kilka takich resortów to jest
zarówno Turcja, Tunezja, Egipt i Santa Margherita di Pula we Włoszech. To są właśnie wszystkie takie miejsca, w które się nie wybieram. Jasne, no to też jakaś wskazówka może dla młodszych, jakby kiedyś planowali swoje starcie, gdzie może lepiej akurat ominąć, albo w nie jeździć częściej. Dobrze, już nie zajmuję dłużej, dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę, a Pani życzę oczywiście sukcesów w końcówce roku, zdrowia, bo to w sumie jest najważniejsze, jak jest zdrowie, to potem jest się w stanie wszystko zaplanować i wszystkie występy, no i powodzenia dalej w rozwijaniu kariery. Bardzo dziękuję, pozdrawiam. Pozdrawiam.